Cześć, jest z nami Tomasz Żodomirski z zespołu Perła Kraków. Cześć, siemanko. Jesteście świeżo po wygranym spotkaniu, który zapełnił Wam tytuł mistrza. Jak wrażenia ze spotkania? No niesamowite wrażenia, cóż mogę więcej powiedzieć. No, nie dość, że wygrana w meczu dzisiejszym, to jeszcze awans i do tego wszystkiego jeszcze awans pierwszego miejsca, także czegoż chcieć więcej. Powiedz mi a propos spotkania, co tam się zadziało? Wygrywacie 5-0, nagle tracicie bramki, jesteście w sytuacji, że przeciwnicy prawie strzelają wam bramkę kontaktową, przegrywacie 5-3, przepraszam, później strzelacie na 6-3, ostatecznie tracicie bramkę na 6-4, jednak troszeczkę wam ten mecz wymknął się spod kontroli. No powiem tak, no prawie robi wielką różnicę, jednak to było 5-3, więc nie taka kontaktowa jakby się wydawało. No to myślę, że tak z psychologicznego punktu widzenia to normalna sytuacja, jeżeli wygrywasz 5-0, to troszeczkę się ludzie rozluźniają, piłkarze i tak dalej, więc normalna sprawa. Dobrze, że odpowiedzieliśmy i wygraliśmy ten mecz, koniec, kropka. Okej, okay, chciałbyś się podzielić może jakoś przygotowaniami specjalnymi do tego meczu, jakieś taktyki? Oczywiście, wiesz, przygotowania są bardzo często niestety albo stety są one w weekend. Pozdrawiam serdecznie i tyle. Wiesz, przygotowania są cały czas nieustająco. Czyli głównie stawiacie na integrację zespołu? Przede wszystkim. Czyli ta moc przyjaźni zapewniła wam tytuł mistrzowski w tym sezonie? No myślę, że na pewno. Myślę, że nie jesteśmy zbyt, wiesz, lubianą drużyną pod względem takim sportowym. Jesteśmy takimi zakapiorami, także wiesz, no Liga B niech się tam pilnuje troszeczkę. Nie będzie na pewno łatwo, zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak, no jesteśmy tacy, wiesz, twardzi w grze. Tak mi się wydaje przynajmniej, no tak nas odbierają, mam nadzieję przynajmniej. Widać było troszeczkę tej twardości w waszej grze. Tą twardość widać chyba co mecz, no sędziowie też nie mają lekko z nami i vice versa, więc jest dobrze. Okej, czy jakieś specjalne przygotowania do przyszłego sezonu? Próbujecie jakiś taktyk, czy dalej kontynuujecie siłę integracji? Oprócz tych weekendowych spotkań na razie nic nie mamy w planie. Okej, dzięki wielkie w takim razie. Powodzonka w przyszłym sezonie i udanego świętowania. Dzięki i powiem jeszcze tak. Tylko perła, tylko z lodówki. Elo. Dzięki wielkie, trzymaj się. Siema, dzięki. Dzięki.